Chciałbym teraz zademonstrować dwa systemy, elektroniczne systemy. Pierwszy to jest monitor Case'a AVS700. Jest to monitor w tej chwili we wszystkich maszynach grupy CNH. I ten monitor jest standardowym wyposażeniem tych jakby najwyższych tam modeli maszyn. Tutaj w tym traktorze akurat został dołożony wraz z instalacją ISOBUS. I teraz tak, dlaczego akurat połączone jest to z tym traktorem? Ponieważ miałem już w dyspozycji dwa ciągniki rolnicze Case'a. Jeden starszy, drugi młodszy. Ten tutaj starszy akurat model nie miał w standardzie tego monitora. Został on zakupiony wraz z inną maszyną Case'a i dzięki temu, że mam ten monitor, został też została założona instalacja GPS na ciągnik, nie na opryskiwacz. Ponieważ większość firm zagranicznych ma w swojej ofercie nawigację, komputery z nawigacją, ale to wówczas jest tylko komputer z nawigacją na maszynie. W momencie, gdy odczepiamy maszynę, tej nawigacji już nie mamy. Więc aby tą nawigację lepiej wykorzystać, aby ona mogła się sprawdzić też w innych pracach polowych, przy innych maszynach, został zakupiony system nawigacyjny marki Case do Case'a. Dla Case'a robi to, wiadomo, jakaś tam firma, nie znam teraz dokładnie nazwy, ale jest to kompatybilne po prostu z całą elektroniką Case'a. I teraz wygląda to w ten sposób, że na kolumnę kierownicy jest tutaj zamontowane takie urządzenie z silnikiem elektrycznym, które nam kieruje ciągnikiem w trakcie oprysków. Belka opryskiwacza ma 36 metrów. Jeżeli będę robił w nocy zabiegi na przykład niszczył samosiewy zbóż, samosiewy rzepaku, chwasty, nie będzie ścierniska, nie będzie, znaczy będzie ścierniska, ale nie będzie ścieżek przejazdowych widać, nie jestem w stanie 36 metrów jechać jakby na zasadzie tylko lamp ciągnika czy opryskiwacza, ponieważ będę robił jakieś omijaki, tak? Więc został wyposażony ciągnik w nawigację 36 metrów. Ta nawigacja udostępnia nam sygnał dla komputera opryskiwacza. Tym komputerem jest tutaj znowu firma ARAG, bo to cała instalacja z ARAGa, ale jest to komputer Delta 80. Jest to największy monitor z oferty z opryskiwaczy, z firmy Krukawiak i firmy ARAG. Teraz następna rzecz jest taka. Nie jest to, zwróćcie uwagę, że to jest to duży monitor, ale nie jest to monitor dotykowy. Ja osobiście uważam, że jest to akurat zaleta, ponieważ monitor dotykowy bardzo często palcujemy palcem i po jakimś tam dłuższym okresie eksploatacji zauważyłem, że te monitory dotykowe potrafią się nam delikatnie, ten ekrany delikatnie wycierać. W momencie, gdy mamy klawisze funkcyjne dookoła monitora, nie ma jakby efektu zniszczenia samego ekranu. Ewentualnie możemy klawisz któryś wytrzeć, który jest dookoła, ale nie niszczymy ekranu. To z takich rzeczy jakby tutaj ciekawostek. Teraz to jest akurat aktualny stan, poziom cieczy w opryskiwaczu. Mamy tutaj 2,5 tysiąca litrów w tej chwili w opryskiwaczu cieczy wlanej. Z takich rzeczy, które możemy zobaczyć. Chciałbym tu też zademonstrować, że opryskiwacz ma, o, to co powiedziałem, 3071 hektarów. Nie wiem, czy to widać dobrze na kamerze, ale powinno być widać. Jest to tutaj górna pozycja. To jest ilość hektarów, która została przepracowana fizycznie na polu. Jest to bardzo dobrze i precyzyjnie mierzone, ponieważ jest to wszystko z GPS-a liczone, więc nie ma efektu, że jakieś nakładki były tych cieczy, ponieważ każde nałożenie się cieczy na oprysk GPS od razu rozłącza nam dyszę. Mamy pod spodem, pod monitorem, panel sterujący tymi właśnie sekcjami. Dodatkowo zapomniałem dodać w tym opryskiwaczu na samych krawędziach każdej lewej i prawej belki mamy skrajne dysze. Tutaj mamy możliwość sterowania prawą skrajną, lewą skrajną. W momencie, gdy pryskamy brzegi pól dookoła i mamy chwasty, które rosną gdzieś na miedzach pól, które nam później wrastają w uprawę, jeżeli chcemy, aby to troszeczkę przyblokować, żeby te chwasty się nie rozwijały, mam możliwość opryskania
tych dodatkowych brzegów. Ta dysza daje bardzo mocno, bo daje tam, prawie patrzyłem, około 2 metrów w bok, więc dość daleko pryska, więc jest to jakiś tam dodatkowy jakby atut tego, że ten zabieg jest bardziej no, wykorzystany. Następna rzecz jest taka, tutaj to jest panel sterujący hydrauliką i belką. I tutaj mamy góra-dół, mamy zmienną geometrię i mamy blokadę belki. Pod spodem widzicie, to jest system dodatkowy poziomowania belki firmy Norag. Jest to aktualnie w tym modelu najnowszy system. Firma Norag ma w swojej ofercie też, z tego co widziałem w internecie, z panelem jakby dotykowym, ale jest to dokładnie ten sam system, tylko tyle, że ma inny po prostu wyświetlacz, dotykowy ekran. No, jeżeli ktoś bardzo potrzebuje, może być, ale jest to na tyle drogie, że no nie zdecydowaliśmy się na to i wybraliśmy standardowe rozwiązanie, które nam firma Krukowiak zaproponowała. No i teraz proszę zobaczyć, że tutaj w kabinie ciągnika nie mamy żadnej instalacji elektrycznej. Wszystko jest schowane pod panelami. Za tym monitorem wychodzą wiązki elektryczne i z nawigacji, i z opryskiwacza, i z ciągnika. Całe zasilanie nam wychodzi, które jest wszystko ładnie tutaj schowane. Jeżeli bym podczepił drugi ciągnik, potrzebuję podczepić, wystarczy zdemontować tylko monitor, zdemontować drugi monitor od poziomowania i mam to przełożone wszystko. Nie potrzebuję żadnej instalacji przekładać, tak? I na końcu jeszcze z takich tutaj ciekawostek, to proszę tu zobaczyć, mam, to jest gniazdo 40 Ampere aż, zasilanie belki opryskiwacza, tam gdzie wspominałem te akumulatory. Są. Firma ARAG dostarczyła wraz z tą całą instalacją dodatkowe duże gniazdo, które idzie gniazda, dwa trzypinowe gniazda plus jedno gniazdo standardowe pod gniazdo zapalniczki. Mogę je wykorzystać do ładowania nawet telefonu, czegokolwiek. Chodzi o to, że z akumulatora mamy wyciągnięte dwa przewody plus i minus, zasilają bardzo grubym przewodem, zasilają tutaj nam całą elektronikę tego opryskiwacza. I jest to wszystko ładnie tutaj tak umiejscowione, że nic tutaj nam się nie plącze, nic nam się tutaj nie pourywa, nie pouszkadza.